Witajcie. Dzisiaj miał być film o ziołach, tak jak zapowiadałem poprzednio. No i troszeczkę Wam powiem o ziołach. Ale zanim przejdziemy do ziół, powiem Wam jeszcze o sytuacji takiej, jaka się zdarzyła ostatnio pod jednym z moich filmów, że oto jeden z oglądających doszedł do wniosku, że mu się nie podoba to, co robię. Czyli wniosek jest taki, że de facto powinienem robić to, co jemu się podoba. Dosyć dziwne podejście do życia, powiem Wam. W sumie w ogóle mnie nie interesuje takie coś, żebym ja się w ogóle miał przejmować jakimiś oczekiwaniami obcych osób wobec mnie, bo coś. No totalna bzdura, słuchajcie. I przy okazji chcę poruszyć ten temat trochę szerzej, żebyście się nie dali wplątać, moi drodzy, w takie właśnie oto zachowania innych ludzi, że oczekują od was czegoś, żebyście robili coś, co im się podoba, żeby kogoś zadowolić takim czy innym swoim zachowaniem, czy swoją pracą, czy tym, co lubicie, albo czego nie lubicie. To ma się komuś podobać, nie, moi drodzy. To ma się wam podobać. A jeżeli komuś się nie podoba to, co robicie, wy konkretnie, zbieracie na przykład, nie, kwiatki hodujecie, czy zbieracie termosy na herbatę, obojętnie, możecie robić co chcecie. Jeśli komuś się to nie podoba, niech nie patrzy. Niech się odwróci. Niech idzie, gdzie chce, swoją drogą. Ale nie pozwólcie sobie na to, żeby ktoś wchodził z butami w wasze życie. Jak powiedział klasyk, co się drapiesz nie po swoim tyłku? Tak, moi drodzy. To jest jedyne, co taka osoba może zrobić. To jest taki, można powiedzieć, wampir energetyczny w nawiązaniu właśnie do o co tutaj się na tym świecie toczy wojna. Żeby ktoś inny robił tak, jak im się podoba. Nie, moi drodzy, wy z tym, co robicie, musicie się czuć dobrze. Jeżeli jesteście z kimś i z tym kimś jest wam dobrze, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Jeżeli chodzicie sobie na spacery w deszczu i wam to sprawia przyjemność, to jest wszystko w porządku. Granice są tylko takie, żeby to, co robicie, nie robiło bezpośrednio komuś krzywdy. Czyli żeby ktoś nie cierpiał z waszego powodu. To jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że to, co dajesz, to wraca. I żeby o tym pamiętać, żeby zachować tą równowagę. To są szalenie ważne rzeczy, o których wam nikt nigdy nie mówi, albo dowiedzieliście się jakimś cudem z podobnych tego typu filmików, które w tej chwili ja dla was nagrywam. Także naprawdę, żeby robić to, co lubicie. Ja na przykład nagrywam filmy, bo lubię to robić. I czy się komuś to podoba, czy nie, będę to robił. Jeżeli się podoba, świetnie, cieszę się, jestem z wami, a wy bądźcie ze mną. Ale jeżeli się komuś to nie podoba, niech wyłączy mój kanał, pójdzie sobie gdzieś indziej, tam komuś potruć siedzenie albo cokolwiek, coś mu wymyślać, że mu się nie podoba, bądź się podoba. Także jeszcze raz, co się drapiesz nie po swoim tyłku? Zajmij się sobą, chłopie. To tylko taka wrzutka dotycząca tego, jak świat dzisiaj jest zbudowany, bo wiecie, na pewno każdy z was, albo przynajmniej większość, doświadczył podobnych rzeczy. Nie ubieraj się tak, nie mów tak, nie chodź tak, zdejmij tą czapkę, załóż tą czapkę. Ta jest czerwona, powinna być żółta i tak dalej, i tak dalej. To, co robicie, pamiętajcie, dla was ma być dobre. I to jest koniec. Co do ziół, słuchajcie, cała tajemnica w ziołach polega na tym, że wymagają one długiego stosowania. I o ile na pewno są skuteczne dla naszego i bardzo zbawienne dla naszego organizmu, to nie tylko ja mówiłem, ale mówili jeszcze wiele, wiele, wiele osób mówiło to przede mną, to
Pamiętajcie o jednej rzeczy. Żeby pić zioła nie dlatego, że coś nam dolega, tylko pić zioła, żeby nam nie dolegało. Bo wtedy one będą miały naprawdę swój, osiągną swój skutek, swój efekt. Będą miały to, czego od nich oczekujemy. Różne naprawdę mamy zioła i to wszystko, co nas otacza właściwie, każda, nie wiem, trawa w cudzysłowie, tak byśmy się przyjrzeli, to to jest bogactwo wszelkiej maści ziół. Czy też te pędy zielone, czy też te pędy korzeniowe, cokolwiek. Wystarczy poczytać, kupić sobie książki, zaopatrzyć się w te książki, bo to są naprawdę świetne rzeczy. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że nie mają żadnych skutków ubocznych. Albo jeżeli już będą miały, to po jakimś tam stosowaniu, nie wiadomo jakim i tak dalej, albo z czym. Są naprawdę kanały takie na YouTubie stricte o ziołach, o homeopatii, gdzie ludzie naprawdę poświęcili temu życie i polecam to. Jedno o czym, żebyście pamiętali, cokolwiek używacie, to przede wszystkim trzeba pamiętać, używać to przez 3 miesiące, nie dłużej, potem sobie zrobić przerwę, obojętnie co to za zioło i znowu do tego wrócić. To jest jedna rzecz. Druga, lepiej zapobiegać niż gasić. Takie było kiedyś za komuny, słuchajcie, przysłowie dotyczące ubezpieczeń, nie społecznych, tylko ubezpieczeń majątkowych, prawda? Przy okazji. Więc w ten sposób podejdźcie do tych ziół. Poczytajcie, bo to jest naprawdę świetna sprawa. Dzisiaj to, co mamy komercyjne, no to sami wiecie, do czego to się nadaje i co z tym zrobić. Także ja dzisiaj nie będę mówił konkretnie o takie zioło, czy takie inne, albo na to działa, na tamto nie działa. Nie podejmę tego tematu. Wy jesteście bardzo dobrze zorientowani. Sam posiadam kilkanaście książek zielarskich na ten temat, ale nie czuję się jeszcze na siłach, żeby o tych konkretnych ziołach Wam opowiadać. Powiem tylko Wam w ten sposób, że to, co ja piję codziennie, to sobie kupuję szałwie, rumianek, miętę, dziurawce, skrzypy, morwy. Nie wiem, co tam po prostu jeszcze jest, ale wszystko, co zobaczę w sklepie i jest to jakimś tam ziołem. Oczywiście najlepiej, żeby to były z upraw ekologicznych, to jest bardzo istotne. To ja to wszystko kupuję, piję sobie kilka razy dziennie i co mi przyjdzie do głowy, to sobie to wypiję i jakoś się trzymam, słuchajcie. Także na pewno jak mi jakieś tam chrupsko bierze, to przechodzę je łagodniej, spokojniej i też, też to czuję ten dobry wpływ na mój organizm. Jeżeli na przykład Wy braliście jakieś zioła, nie wiem, cokolwiek, napiszcie o tym w komentarzach, podzielcie się ze mną, z innymi, bo takie działania, jeśli byłyby uboczne, to byłyby dużym, dużym zaskoczeniem, ale od tysięcy lat nikt nie napisał o jakichś szkodliwych działaniach jakichś tam ziół, więc kto wie, różnie mogą wpływać na nas. Napiszcie, chętnie się czegoś dowiem, może podyskutujemy na ten temat, coś zobaczymy, może jakieś ciekawe mieszanki ziół znacie. Ja znam taką jedną fajną wiedźmę, świetne zioła robi. Ostatnio jak byłem chory, to naprawdę pomogły mi te jezioła. Także bardzo jestem wdzięczny, pozdrawiam. To jeśli chodzi o takie mieszanki. I z drugiej strony już na koniec tego filmu jeszcze raz przestrzegam. Wy jesteście panami, paniami, panami swojego życia. Nie pozwólcie wam, nie pozwólcie sobie tego odebrać, a jeżeli komuś się nie podoba, to w drugą stronę. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, co tu sobie zapisałem na następny film? Zdrowa żywność. Też Wam powiem o czymś takim, ponieważ to jest temat naprawdę, naprawdę rzeka. Bo dzisiaj się podszywają pod różne rzeczy. Jedyne co, to jakaś doza zaufania, jakiś taki coś, co możemy sobie przynajmniej mieć jakąś namiastkę pewności, że to jest dobre, to pokażę Wam, jak to wygląda.
na co zwracać uwagę i ciekawostka, jakie są składniki zdrowej żywności i co tam w ogóle jest. Powiem Wam to na przykładzie niemieckich produktów, ponieważ tutaj w tej chwili mam je pod ręką i będziecie mogli zobaczyć, jakie są składniki, czy jogurtu, czy jakiś przekąsek, czy jakiś ciastek, czy czekolady, i to wtedy sobie zobaczycie, co tam się znajduje. Bardzo, bardzo ważne rzeczy. Dla niektórych, którzy nie czytają ulotek, będzie to szokiem na pewno. Powiem Wam tylko tyle, że popularne na przykład jogurty, które dostępne są w sklepach, przeważnie truskawkowe czy inne owocowe i tak dalej, to one są barwione. Też się niedawno o tym dowiedziałem. Są barwione, wyobraźcie sobie, no truskawkę barwić, no genialne, ale niech będzie. Tak sobie ktoś tam wymyślił. Są specjalnie hodowane robaki, które dają czerwony pigment i one poprawiają kolor jogurtu. Klękajcie narody po prostu. Po co to? Nie wiem. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!